jazda tutaj w tych ciasnych uliczkach to jest majstersztyk. Naprawdę, bo na milimetry trzeba się mijać z wysokimi ogrodzeniami, z innymi samochodami, o to, żeby obetrzeć się czy o samochód, czy zobaczcie, ile śladów jest na murze. To nie jest jakiś problem. Stare miasto ma dodatkowo właśnie taką trudność, że są bramy, ciasne przejazdy. Może uda mi się sfilmować jeszcze, to sobie zobaczycie. O, i tu mamy mijankę, ale tu jest jak na te warunki to szeroko. Powiedz nam, w Polsce skąd? W Polsce pracuję w Poznaniu generalnie. Dojeżdżam do Poznania z pracy. Pracuję ciężko w budownictwie, więc teraz sobie to daję. Aha, i rowerem po Omanie jedziesz. I dokładnie, to już jest drugi raz, dlatego że spodobał mi się tutaj bardzo i powiedziałem, że muszę wrócić. No i jestem. Super, gratulujemy. I no właśnie tutaj, gdzie posiada? Ostatnio spałem gdzieś tutaj, ale się zmieniło, tego tu nie było, szybko temu, fajnie to zrobili, super. Jadę zobaczyć na tam. Tam jeszcze nie było. My chyba skoczymy po samochód i przejedziemy, wiesz, przejedziemy tu zaraz. To możemy przejść jak kilometr. To wyjdziemy, podjedziemy samochodami tam zaraz. Dwa razy przekroczyć strumień, nie wiem, czy jest woda tym razem. Nie wygląda, żeby była woda. No bo ostatnio było troszeczkę wody i...
mleko z wielbłąda można kupić normalnie w supermarkecie, ale my też piliśmy prosto udojone z wielbłąda. Smak tego mleka, taki jakby tam dodać jakiś, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, całkowicie inne mleko niż od krowy, jakby dodać jakąś przyprawę do tego mleka, smacznego. Teraz krótka informacja na temat syropu Pini. To nie jest syrop, ale przypomina mi, to jest taki power, czyli energetyk tutejszy, który mikroelementy podczas tego upału wyrównuje i są różne smaki z różnym składem, bardzo dobre i w tym klimacie można się tym wzmacniać. Stein? To z miodem. To jest ich taki chlebek. Tradycyjny, ale nie widziałam tego. Ja to są za 50. Ja cały czas czekam na ocenę, na degustację. Bardzo ciekawe. Nie wiem, co to za mąka, ale bardzo smaczna. Hamsa. Wielbłądki. Hamsa. How do you say it in Polish language? 5. 5.